W tym filmie będziemy pisać wyrażenia algebraiczne, które będą reprezentowały dokładnie to samo, co mówią te zdania, które tu są napisane. Pierwsze zdanie jest takie. Suma minus 7 i wielkości 8 razy x. Jest suma, czyli będzie dodawanie, czyli będzie plus. Dodawanie czego? Minus 7, czyli minus 7 i wielkości 8 razy x. Tutaj mamy tę wielkość 8 razy x. 8 razy x to jest po prostu 8x. Czyli to wyrażenie algebraiczne to będzie minus 7 dodać 8x. Takie wyrażenie algebraiczne reprezentuje dokładnie to samo, co mówi nam to zdanie. Dobrze, co mamy tutaj następne? Następnie mamy, weź wyrażenie minus 3 razy x. No to biorę minus 3 razy x, czyli to będzie po prostu minus 3x. I dodaj do tego 1. Dodaj do tego 1. No to dodaję plus 1. Minus 3 plus 1. To będzie dokładnie to wyrażenie algebraiczne, o które tutaj chodzi. No i wreszcie ostatni przykład. Tutaj mam minus 6, dodać iloczyn minus 1 oraz x. Czyli jest minus 6. I do tego mam dodać. Tutaj mam dodać do tego. No to piszę dodać. Iloczyn minus 1 oraz x. Iloczyn minus 1 oraz x, no to będzie minus 1 razy x. Tu muszę nawias napisać, żeby nie mieć plusa i minusa obok siebie. No ale to jest dokładnie to samo, co minus 6 dodać minus 1 razy x. Minus 1 razy x to jest po prostu minus x, czyli mogę napisać po prostu minus 6 minus x. I to jest to wyrażenie, o które tutaj chodzi.